Siemanko, jestem XJ Joke i witam was w 16, o ile mnie pamięć i rachuba oczywiście nie mylą, odcinku z serii Zagrajmy w Hogwarts Legacy. Moi drodzy, poprzednio zacząłem wykonywać zlecenie, znaczy zadanie dla Ricarda, ducha, którego spotkałem w pewnej jaskini, w pewnej grocie, który rzekomo wie, gdzie jest brakująca kartka z księgi, w której napotkałem mnóstwo pająków, za których pokonanie już zdobyłem takie elementy wyposażenia, które już sobie w międzyczasie odebrałem. No i teraz powoli kontynuuję sobie też rzecz jasna przeglądanie tejże groty, a że czytaj jaskini grobowca kogoś, nie pamiętam, gdzie ja w ogóle jestem. Jamy, bo ja wiem, nie mam bladego pojęcia. W każdym razie, moi drodzy, jest to bardzo rozległe miejsce, w którym idzie się dosyć mocno pogubić. Aczkolwiek... gdzie mi było? Można też tutaj znaleźć masę bardzo ciekawych przedmiotów. Czyżbym nie miał jakiegoś... jeszcze zaklęcia? Na to wygląda, że brak mi pewnego zaklęcia jeszcze, aby się dostać... o tam. Chyba, że jestem głupszy niż myślę. Jednak jestem głupszy niż myślę. Po prostu wystarczyło odpowiednio... przekierować sobie platformę. Nie, no mam już wszystkie gniazda na wyposażenie, nie mam już pełne. Muszę co chwilę wyrzucać jakieś przedmioty z ekwipunku. Ale teraz chyba już wszystko z okolicy zebrałem, więc czas, abym udał się do miejsca wykonania głównego zadania. Mocno odnowiony. Wow! Czyżby właśnie teraz miał mi się przydać Expelliarmus? Must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. We meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. O. Tak, jest to grobowiec tego gościa. No i teraz widać, co się z nim stało. Wow. Here it is. The map that brought your doom, Jackdaw.
Is there something beyond this room? Aha, jeszcze coś tutaj miałem, ale... Oj. Mój ekwipunek był pełny. Wow. Oj, skąd ty? Oj, źle. Dobra, kolejni. Oj, ten mi wygląda na jakiegoś bossa. Albo po prostu mocniejszego przeciwnika. I te faktycznie Expelliarmus jest zaklęciem maskę. Oj, nie zdążyłem tego uniknąć. Holender. O, tamten się rozprysł. Oj. Ale ten nie jest się rozprysnął się na złość. Dobra, teraz się rozprysniesz. Okej, czyli poległ od mieczy tych strażników. No dobra. Aczkolwiek to, co mnie smuci, to fakt, że miałem pełen inwentarz w momencie, kiedy zbierałem szczątki tego jegomościa i obawiam się, że mogłem czegoś nie dostać. Okej, gdzie to mnie dalej prowadzi? Kolejna myśl lociewnia? Oh no. The room's starting to flood. No i co mam teraz robić? How am I being protected? What sort of magic is this? O, jestem broniony przez jakąś magię, która trzyma mnie w bańce pod wodą. O kurde. Okej. I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of it. O! To się zmieniło, dobra. Po prostu mam iść dalej. What is this place? A to ci ciekawostka. Revelio. No i gdzie to mnie przywiało?
To mi się nie podoba. Co zaraz zacznę stąd wychodzić? Zdzić. A nie, obrazy. Różne przejścia? A nie! Czyli jednak obrazy... jakieś postaci związane... ci sprzed 50 lat. Okej. It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganarc were when you started at Hogwarts. You've paid attention. And might I presume you share our ability to see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. Okay. I'm a bit confused, sir. Why is this room called the map chamber? I assure you that all will be clear once the book has been placed on the pedestal. The statues and carvings in the house on the cliffside, those are of you. Are you a seer? I am. Did you know that I would be here? I cannot say more at present, except to say that your presence here does not entirely surprise me. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Okej, twoja więź ze starożytną magią odblokowała talent plus jeden. Okej, otrzymasz jeden punkt talentu za każdym razem, gdy zwiększysz swój poziom czarodziejstwa. Mam nadzieję, że mam tyle talentów, ile mam poziomów. Tak. Okej. Począwszy od 5 poziomu, zdobywasz punkty talentów. 5 poziomu mam 14, hello! Możesz je wydawać na wzmacnianie zaklęć, zwiększenie mocy bojowych, podkradania się... O, i inne talenty... i inne elementy, przepraszam. Tutaj już myślałem o tym, że mam zaklęcia otwierające, to są te poziomy właśnie otwierania drzwi i tak dalej. Od tego zależą też te poziomy, dobra. Wybierz mądrze, punkty talentów mogą być wydane tylko raz, więc liczba talentów, która zbędziesz, będzie ograniczona. Czarna magia, zaklęcia podstawowe, podkradanie się i pokój życzeń, okej. No dobra. Wracaj tu często, aby zobaczyć czekające na ciebie nowe, potężne talenty. O, za miasto. Odnajdź go na tę mapę należącą do Slytherinu. Czarna magia. Okej. No i co mam? Klątwa krwi. Zadaje obrażenia celom pod wpływem klątwy. Powoduje obrażenia u wszystkich pod przeklętych celów. Klątwa oszałamiająca. Drętwota przeklina przeciwników. Przeciwnicy pod wpływem klątwy otrzymują więcej obrażeń. Experialmus przeklina przeciwników. Okej. No dobra. (Śmiech)
Mistrzostwo Incendio. O, rzucenie Incendio wyzwala... Moment. Jeszcze raz, jak to ja to zobaczę. Wow. Zadając obrażenie pierścień ognia wokół ciebie. Mistrzostwo Akio. Wrogowie w pobliżu celu trafionego przez Akio też są przyciągnięci do ciebie. Wow. Leviosą. Tak samo jak Akio. Podkradanie się. Ludzki kameleon 1. Ludzki Demimos, pozwala ci biegać podczas używania zaklęcia kameleona. Biorę. Ludzki kameleon 2. O! Co? Jak to się zwie? Petrificus Totalus? Emanuje na... obszar? Tak. Emanuje na obszar, uderzając we wszystkich znajdujących się okej. No dobra, a tutaj co mamy podstawowe? Mhm. Odnośnie blokowanie za pomocą Protego napełnia licznik strożnej magii. Idealne blokowania za pomocą Protego napełnią go jeszcze bardziej. Myślałem, że to będzie związanego z życiem. Trafienie za pomocą skraca czas odnawiania zaklęć. O! To może być fajne. Szybkość. Przytrzymanie przycisku uniku pozwoli ci szybko... O! Zniknąć i pojawić się ponownie. Wiedzę zaklęć 2 dodatkowo... O! Dodano nowy zestaw zaklęć. Okej. Biorę to. I to. Wzmacnia efekt... Okej. Pokój życzeń. Aha. No dobra. Myślę, że na razie biorę to. No i chyba na razie tyle. Powiem krótko, mam nadzieję, że nie oszukali mnie. O! Talent do wydawania. Wydaj 5 punktów talentów. Mam nadzieję, że nie oszukali mnie w sprawie ilości punktów talentów, ponieważ to jest od 5, za każdy powinien mieć... może, nie wiem. Mam nadzieję, że nie zrobili mnie w balona, w każdym razie. Nice to see you, my young friend. Wyjdź z komnaty mapy. No i kto będzie na mnie czekał na samej górze? I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't leave my studies while he's away. Oh. Won't I have enough to distract myself with till he returns with a book?
Zastanawiam się jedno, kiedy wreszcie nauczę się latać? Liczę też na to, że naprawdę nie zostałem wyciskany z ilością talentów. Bo coś mi się nie zgadza, coś mi się wydaje, że nastąpiło jakieś oszustwo. Ja powinienem być tutaj na 5 poziomie, a miałem 14, gdy wchodziłem. Naprawdę, na razie jeszcze poczekam z wydawaniem kolejnych... punktów talentów. Zobaczmy, jakie te mam misje. A, znajdź wejście do komnaty, to jest na razie końcówka chyba tego. Okej, okay, czyli zadanie zakończone. Rebellion. Objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. Okej. Okay. Czyli czeka mnie nauka kolejnego zaklęcia. Oj. Teraz. Kolejny żeton. Kolejny klucz. Ha. Niezmiernie mnie to cieszy. Oj. Dziękuję bardzo, że ten domu. Rebellion. Co mi tutaj tak brzęczy? O, widzę kolejny kluczyk. Rebellion. Nowy portret bez ramy. Znaczy nowa rama bez portretu. Odwrotnie. Sfinks przy jakimś... Sfinks przy jakimś oknie. Okay,
Zacznę go szukać. Ale powoli będę chyba kończył też znowuż ten odcinek. Tak mi się wydaje. Moi drodzy, jeżeli jesteś ciekawi, co wydarzy się w kolejnym odcinku, na jakie przygody natrafię, koniecznie bądźcie na bieżąco z... Gdzie jestem? Koniecznie bądźcie na bieżąco z tą serią Zagrajmy, a jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, koniecznie zostawcie suba z dzwoneczkiem. Oczywiście... O! Zawstydzona skrzynka. Porażką. Rebellion. Nie mam pojęcia, gdzie jest ten Sphinx i Tarama. Zazwyczaj jestem bardzo blisko. W każdym razie, bądźcie na bieżąco zarówno z tą serią, jak i z serią Zagrajmy w Forspoken, którą równolegle też publikuję teraz na swoim kanale. Dobra, to jest to. Ponadto zapraszam też was do przejrzenia pozostałych serii. Aha. Już wiem, gdzie to mam umieścić. Zapraszam też was do przejrzenia pozostałych serii Zagrajmy, które już na swoim kanale opublikowałem, a także do bycia na bieżąco z serią poradników Warframe, ponieważ gra cały czas się rozwija i regularnie otrzymuje nowe aktualizacje, które wprowadzają do niej nową, oczywiście, zawartość. O, jeszcze sobie otworzę tylko tę wielgaśną skrzynię. O, nieznany przedmiot. Czyżbym później poznał też jakieś zaklęcie identyfikacji? Ale jest to już temat. Wow, co jest? Na inny odcinek. Moi drodzy, w każdym razie teraz bardzo wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!